Moi drodzy, jakiś czas temu byłem w pewnym dosyć dużym kościele i poprosiłem, aby wszyscy podnieśli Biblię do góry i zauważyłem, że 3/4 sali podniosła swoje telefony komórkowe. Dlatego, że aplikacje biblijne mamy w telefonach. Ja sam korzystam w iPadzie moim czy w telefonie z różnych tłumaczeń Pisma Świętego, więc miejmy Biblię w pogotowiu, nawet jeżeli trzymasz telefon. Kiedyś w naszym kościele była taka sytuacja, że poprosiłem, aby osoby śledziły w Biblii to, co czytam i mówię, otwórzcie Biblię i tak rozglądam się i patrzę, jakaś kobieta bawi się telefonem i tak pomyślałem sobie, nie dość, że niedzielne nabożeństwo, ja proszę, żeby otworzyć Biblię, a ona sobie w telefonie tutaj tam się bawi telefonem. Okazało się, że ona wcale nie bawiła się telefonem, tylko wykonywała moją prośbę. Po prostu szukała Biblii i odpowiedniego fragmentu, który tam, o którym mówiliśmy. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że kolejny raz mogę być na Dniach Skupienia, że jestem siostrą Lucyną z bratem Oliwierem. Oliwier może jutro podczas jednej sesji, którą będę prowadził, opowie też historię swojego życia. Jest on bardzo młodym człowiekiem. Teraz rozpocznie studia na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa. Jest osobą taką naprawdę oddaną Jezusowi Chrystusowi, zaczyna głosić Boże Słowo w naszym kościele, ale też dla niego problem uzależnienia nie jest obcy, dlatego że jego tata jest osobą uzależnioną, co doprowadziło do rozpadu ich małżeństwa, rodziny praktycznie, o czym Oliwier jutro więcej powie. Moi drodzy, w czasie, kiedy zjedliśmy śniadanie, wyszedłem sobie na spacer i poszedłem na dworzec i tak pomyślałem sobie, 36 lat temu, dokładnie 36 lat we wrześniu przyjechałem do Ustronia i zastanawiałem się, gdzie jest ten kościół zielonoświątkowy, a właściwie szukałem szkoły biblijnej, którą rozpoczynałem. Kiedy przebywałem tutaj na szkole biblijnej, na seminarium, dzisiaj jest to Ustrońskie Seminarium Teologiczne, poznałem tam człowieka, miał nazwisko Dytko, Jan Dytko, który był jednym z takich liderów w bandach na Śląsku Cieszyńskim w latach 60. On oddał życie Jezusowi, stał się wolnym człowiekiem, uczył się tak jak ja w tym seminarium i pytał się, czy jest tu ktoś, kto miał w przeszłości problem z uzależnieniem. I wtedy podszedłem do niego i krótko opowiedziałem mu historię mojego życia i on zaprosił mnie na dni skupienia czy dni opamiętania, które już wtedy tutaj miały miejsce. Był to 1986 rok, więc to było 35 lat temu. I pamiętam, siedziałem gdzieś tam w ławce, były ławki, jeszcze niedawno były ławki i nie tylko słuchałem, ale oglądałem to, co się działo, dlatego że poza zwiastowanym słowem, różnymi świadectwami, historiami bardzo podobnymi do historii mojego życia, mogłem później zobaczyć osoby, które wychodzą do przodu na zaproszenie, do modlitwy, aby oddawać życie Jezusowi Chrystusowi. I to, co mnie niesamowicie wtedy poruszało, to niesamowita moc Boża, która temu towarzyszyła. Niektóre osoby nie były w stanie stać na nogach, padały pod mocą Bożą. Pamiętam, jak wiele osób płakało, a później płacz przemieniał się w śmiech, w radość, no bo trudno się nie cieszyć, kiedy człowiek nagle doświadcza, że te więzy, kajdany, którym jest skuty, zostają całkowicie rozerwane. To było naprawdę wielką inspiracją, zwłaszcza, że pragnienie niesienia pomocy uzależnionym miałem już dużo wcześniej, już myślałem o tym, żeby powstał ośrodek dla osób uzależnionych. Wtedy w kościołach ewangelikalnych w zasadzie
nie było prowadzonej takiej zorganizowanej pracy. Tu na Śląsku Cieszyńskim Kościół Ewangelicki prowadził misję Błękitnego Krzyża, tak to się nazywa zresztą do dzisiaj, ale ewangelikalne kościoły, do których zalicza się Kościół Zielonoświątkowy, w zasadzie takiej pracy nie prowadziły. Jeżeli ktoś z uzależnionych nawrócił się, to dlatego, że ktoś zaprosił go do kościoła, na ogół w czasie któregoś z nabożeń, Słowo Boże poruszyło serce i nieraz słyszałem historię osób, które wyszły z tego problemu. I zobaczyłem, że potrzebne jest takie miejsce, gdzie by ludzie mogli przyjechać i nie tylko przez 3 dni przebywać, ale mieć czas, aby założyć taki nowy fundament dla swojego nowego życia. Dlatego, że kiedy szliśmy do ludzi uzależnionych, nieraz chodziliśmy do Melin, pamiętam takiego człowieka z Torunia, gdzie pojechaliśmy, on gdzieś tam w piwnicy mieszkał, ciężko było tam do niego dotrzeć, pełno fekali gdzieś tam na podłodze leżało. On zresztą był bardzo zawszawioną osobą, tam mieszkał. My stamtąd go wyciągnęliśmy i pamiętam, kiedy szliśmy ulicą, on tak jakoś dziwnie szedł, tak jakby go tam coś w nogi uwierało, no piasek, ale on przecież miał buty. Dopiero po chwili zobaczyłem, że on ma buty, ale te buty nie mają podeszwy. On po prostu idzie zupełnie na boso. Pomogliśmy temu człowiekowi, wykąpaliśmy go, daliśmy mu nowe ubranie, wzięliśmy go na nabożeństwo. No ale wiecie, nabożeństwo się kończy, żegnamy się. Ja wróciłem do swojej kochanej żony, do swojego domu, a ten człowiek z powrotem wrócił do tej piwnicy. I zobaczyłem, że trzeba czegoś więcej niż tylko pomodlić się z osobą. I wtedy powstała ta wizja, aby powstał ośrodek dla osób uzależnionych. Na początku myślałem, że będzie to w Borach Tucholskich, ale kiedy po szkole biblijnej tu w Ustroniu w 1987 roku biskup Kościoła Zielonoświątkowego poprosił mnie o rozmowę i powiedział: Marek, modliłem się i Bóg pokazuje mi, że ty jesteś powołany, że nad tobą jest powołanie i chciałbym ci zaproponować, żebyś wyjechał do takiej niedużej miejscowości koło Jeleniej Góry, nazywa się Janowice Wielkie, i żebyś tam został pastorem. Nigdy nie myślałem, żeby być pastorem i do dzisiaj zastanawiam się, mimo że już minęło od momentu powołania 33 lata, tak jak długo Pan Jezus żył na ziemi, ja już jestem pastorem. Ciągle do dzisiaj zastanawiam się i zadaję pytanie: Panie Boże, dlaczego ja jestem pastorem? Dlatego, że mam przekonanie, że moje miejsce raczej jest wśród ludzi, którzy szukają Boga i Bóg mnie powołał, abym pomógł osobom przyjść do Jego obecności. I kiedy zostałem pastorem, wydawało mi się, że to, co zacząłem robić w Bydgoszczy, w Inowrocławiu, założenie punktu misji Nowa Nadzieja, że to wszystko po prostu już się skończyło, czyli jakiś etap życia się zakończył. Ale kiedy zostałem tam pastorem, już rok później, wyobraźcie sobie, siedziałem w gabinecie wojewody jeleniogórskiego, opowiedziałem mu historię mojego życia i powiedziałem, że pragnę, aby taki dom powstał dla ludzi uzależnionych i krótko później podpisywaliśmy umowę o partycypacji w kosztach budowy chrześcijańskiego ośrodka Nowa Nadzieja w Janowicach Wielkich, który działa do dzisiaj i nawet jedna z osób, która dzisiaj rano tutaj witała się, mówiła, że w tym ośrodku również była, a osoby, które prowadzą ten ośrodek dzisiaj też niedawno odwiedzały tutaj dni skupienia, Jarek i Oksana Wasilescy. Wiecie, kiedy siedziałem u wojewody, opowiedziałem mu krótko historię mojego życia, bo kiedy jechałem do niego, zastanawiałem się, jak mam rozmawiać z tą osobą, jak zachęcić tego urzędnika do tego, żeby był zainteresowany, żeby zainwestował w budowę takiego ośrodka. Wiele osób mi mówiło: Marek, nic z tego nie wyjdzie. To jeszcze był ustrój komunistyczny, raczej tutaj no, komuniści nie byli za tym, żeby kościoły były budowane, czy żeby tutaj chrześcijańskie jakieś alternatywy były pomnażane, ale mieliśmy generalnie dobre relacje w tamtym czasie z tamtymi ludźmi. I pomyślałem sobie, że chyba najlepiej będzie, jak opowiem mu troszeczkę o sobie. I kiedy usiadłem w jego gabinecie, zacząłem do niego mówić. I chciałbym wam powiedzieć to, co jemu powiedziałem. Powiedziałem mu: drogi panie, jeszcze niedawno byłem jednym z tych ludzi,
którym dzisiaj razem z żoną, razem z naszym Kościołem pragniemy pomagać. Kiedy zastanawiałem się, kiedy mój problem się rozpoczął i tak sięgałem w czasie, w przeszłość, doszedłem do pewnego wydarzenia. Wydarzenia, którego osobiście nie pamiętam, dlatego że skończyłem wtedy 2 latka. Wyobraźcie sobie, ja 1 czerwca kończyłem 2 latka, a na drugi dzień, 2 czerwca, mój ojciec, który miał 39 lat, po krótkiej, ale bardzo ciężkiej chorobie zmarł. 39-letni człowiek, który w szpitalu krzyczał: chcę żyć. To było bardzo trudne dla naszego domu. Moja mama została z 3 dzieci. Mam 2 starsze siostry. Jedna jest starsza o 5 lat, druga jest starsza o 11 lat. One pamiętają tamte wydarzenia. I było takie pytanie: Boże, dlaczego? Boże, za co nas to spotkało? Wiecie, kiedy złe rzeczy spotykają złych ludzi, to rozumiemy, ale dlaczego nas? Byliśmy porządną rodziną. Wiecie, w naszej rodzinie, i to tej nawet takiej szerszej, to jest około 70 osób, ciocie, rodzeństwo mojej mamy, nie było osób uzależnionych, my nie wiedzieliśmy, co to jest. Osoby raczej były dobrze wykształcone na kierowniczych stanowiskach i nagle przychodzi coś, co doprowadza do pytania: Boże, za co? Zwłaszcza, że mój ojciec w szpitalu bardzo głośno krzyczał, można było go słyszeć na korytarzu, jak krzyczał: Boże, pomóż mi, Boże, pomóż mi, i umarł. Matka bardzo kochała ojca i już 2 raz nie wyszła za mąż, chociaż oczywiście mogła to zrobić, ale postanowiła, że będzie tak nas wychowywać, jakby ojciec był. Dom będzie funkcjonował na takim poziomie, jakby ojciec był razem z nami. Rok później, kolejna tragedia. Mam 3-latka. Babcia jest w naszym domu, bo mama zaraz szła do pracy. I babcia mówi do mojej siostry: Mariola, idź z Markiem troszeczkę na dwór, niech troszeczkę na pole, bo tu z Krakowa też są osoby, więc wiecie, zamiennie z północy na dwór się idzie, a na południu na pole. I moja siostra wyszła ze mną, była obok tych bloków nowych, nowego osiedla, to było osiedle leśne w Bydgoszczy, stawiano garaże, był to taki plac budowy, tam były też doły, w których lasowało się wapno. Dzieciaki starsze biegały i przeskakiwały przez to wapno i widocznie mi się to bardzo spodobało. I chciałem też przeskoczyć przez taki dół z wapnem. Rozpędziłem się i wskoczyłem w sam środek tego dołu. Zanurzyłem się całkowicie w tym wapnie. Dzieci zaczęły krzyczeć. Jeszcze był jakiś człowiek, który wykonywał pracę, szybko przybiegł, wziął łopatę jakąś i zaczął wygrzebywać mnie z tego dołu z wapnem. W końcu mnie wyciągnął. Przede wszystkim wziął wodę, strumień wody i zaczął obmywać moją twarz i moje oczy. Ja nic nie widziałem. Zabrano mnie do domu, wezwano pogotowie. Pogotowie przyjechało, zabrało mnie do szpitala, a ja nie widziałem. Oczyszczono moje oczy. Minął 1 dzień, 2, 5, 6 dnia. Ordynator poprosił moją mamę do siebie i zaczął ją delikatnie przygotowywać na ewentualność tego, że nigdy nie odzyskam wzroku. Moja mama przeżyła załamanie nerwowe. Rok prędzej zmarł ojciec, a teraz jest informacja, że może dziecko będzie ślepe, będzie niewidome. Może powiesz: no dobrze, ale co to ma wspólnego z twoim problemem z uzależnienia? Bardzo dużo. W związku z tym, że miałem kochającą mamę i 2 starsze siostry, miałem wielką potrzebę autorytetu mężczyzny. Pamiętam, kiedy miałem 5 lat i chodziłem do przedszkola. Już wtedy wspominam te momenty, kiedy pani w przedszkolu pytała się dzieci, kim są ich rodzice. I dzieci po kolei mówiły. I pamiętam do dziś, że najbardziej rozbrzmiewało mi to, kiedy dzieci mówiły, kim są ich tatusiowie.
a mój tatuś jest milicjantem, a mój tatuś jest strażakiem, a mój tatuś pracuje na budowę. Pani widziała, że każda taka historia bardzo mnie zasmuca i kiedy dochodziła do mnie, nagle próbowała mnie pocieszyć, mówiąc, no Mareczek wprawdzie ma tylko mamusię, ale ona go tak bardzo kocha, wiecie, no chciała jak najdelikatniej, ale to mi nie dawało radości. Ja chciałem mieć autorytet mężczyzny. Ja czekałem, kiedy jakiś wujek, brat mojej taty, mojej mamy, ktokolwiek przyjdzie do domu, żebym miał kontakt z mężczyzną. Kiedy miałem 7 lat i zacząłem chodzić do szkoły, musiałem być już bardziej samodzielny. Tak jak powiedziałem, moja mama ciężko pracowała. Pracowała w biurze rozrachunków zagranicznych na kolei, była adiunktem. Kiedy szła do pracy, dawała mi klucz od domu i mówiła, musisz teraz być dorosły i pamiętaj, kiedy ze szkoły wrócisz do domu i wtedy przykazania były. Przykazania, które praktycznie każdego dnia wbijała moja mama mi do głowy i mówiła zawsze tak. Pamiętaj, że jak nikogo nie ma, żebyś nikogo do chałupy nie wpuszczał. Po drugie, żebyś niczego z domu nie wynosił. Ale najważniejsze przykazanie to było, pamiętaj dziecko, niech cię ręka boska broni, żebyś tylko nie szedł do parku. A tak naprawdę chodziło o część tego parku. To była taka ciemna strona tej dzielnicy. To było bardzo niebezpieczne miejsce, tam porządni grzesznicy nie chodzili. Wiecie, połamane ławki, zawsze tam przebywali mężczyźni. Było słychać już z daleka, jak się kłócą, jak przeklinają, jak nieraz milicja przyjeżdża, aby tam interweniować. Ale w sercu tego 7-letniego chłopca była świadomość, że tam są faceci, tam są mężczyźni, a ja miałem taką potrzebę. I pewnego dnia, mimo przykazania, poszedłem do tego parku. I kiedy poszedłem do tego parku, oni tam siedzieli, na ogół siedzieli na skrawkach tych ławek, na tych poręczach u góry. Jeden z nich, myślę, że taka ważniejsza persona, dobrze zbudowany, było ciepło, on miał kamizelkę z dżinsów rozpiętą. Zobaczyłem, że ma blizny po samookaleczeniu na piersiach, tatuaże, pokaleczoną też twarz miał. I kiedy spojrzał na mnie, mówi, hej malutki, chodź tu do mnie. Ja byłem bardzo wystraszony, więc tak z daleka mówię, co jest? On mówi, mieszkasz tu gdzieś, niedaleko? A ja mówię, a jeżeli tak, to idź do domku i przynieś mi szklaneczkę. No i pobiegłem do domu, wyciągnąłem z zestawu musztardówek. Starsze pokolenie, pamiętacie, ona nawet działki miały te musztardówki, prawda? To były dobre szklanki, do czegoś się przydawały. Zapomnijcie o nich, ale takie były. I idę z powrotem do tego parku i podaję temu człowiekowi tę szklankę i on mnie tak chwycił za rękę, pociągnął do siebie, posadził na kolana, objął mnie. Wiecie, ja dzisiaj patrzę na to wydarzenie oczami 7-latka. Takie łapy miał, normalnie, King Kong dosłownie. Poklepał mnie po plecach. Mówi, mały, dobrze się spisałeś. A ja poczułem się jak w niebie. To było coś niesamowitego. Wiecie, ja to do dzisiaj, miałem 7 lat, do dzisiaj dokładnie czuję to, jak siedzę na kolana tego potężnego człowieka. On mnie obejmuje. Po chwili wyciągnął papierosy, mówi, zapalisz? Jak trzeba. Wiecie, kiedy miałem 12 lat, próbowałem rzucić palenie i nie byłem w stanie tego zrobić, dlatego że no, uzależnienie było zbyt duże już, a chciałem to rzucić, dlatego że jakieś tam problemy z żołądkiem, z przewodami miałem. Później wyciągnął wino takie tanie, nalał do tej szklanki i mówi, za to, że tak dobrze się spisałeś, napij się ze mną. Wiecie, od tego dnia ten park, kiedyś mówiłem tak, stał się moim drugim domem. Nie, ten park stał się moim domem, a mój dom stał się drugim domem. I zaczęły się problemy. Coraz częściej mama była wzywana do szkoły.
najpierw wychowawca, później dyrektor. Pyta się, czy Marek czasami nie ma problemu, bo on jest dzieckiem, ale tutaj nauczyciele mówią, że czują od niego jakiś alkohol. Czy to jest w ogóle możliwe? Moja mama w ogóle tego nie przyjmowała, że coś takiego może być. Najbardziej była przerażona, jak po południu ktoś puka do drzwi, ona otwiera mieszkanie, a tam dzielnicowy stoi, który zaczyna mi się wypytywać o jakieś bardzo złe rzeczy, które gdzieś tam miały miejsce. Moja mama mówi, co mój syn ma z tym wspólnego? I tak coraz gorzej, coraz gorzej. Nikt nie rozumiał, co się dzieje. Moment taki bardzo trudny był wtedy, kiedy pewnego dnia poszedłem do szkoły i byłem kompletnie pijany. Jeszcze w torbie miałem jakieś dwa wina. Kiedy dyrektor mnie zobaczył, zamknął mnie w pokoju nauczycielki z kimś, z jednym nauczycielem i wezwano milicję. Milicja przyjechała i zabrała mnie na izbę wytrzeźwień. Byłem dzieckiem. Na drugi dzień nie mogłem sam wyjść stamtąd, więc zawieziono mnie na komendę dzielnicową, a tam już czekała zapłakana matka. Dwa tygodnie później miałem wezwanie na komendę wojewódzką na spotkanie z psychologiem. I wtedy zaczęły się działania zmierzające, żeby pomóc temu młodemu chłopakowi, żeby wzbudzić w nim motywację, żeby zmienił swoich kolegów, przyjaciół, żeby przyjaciół szukał pośród rówieśników swoich, a nie dorosłych mężczyzn. Pamiętam to pierwsze spotkanie, bo to było takie bardzo trudne dla mnie doświadczenie. Siedziałem na tej komendzie, wiecie, na komendzie jak na komendzie, wszystkie okna zakratowane, ja siedzę w takim surowym pokoju, a nagle wchodzi taki gościu, ciemne okularki w dżinsach, psycholog policyjny. Zrobił bardzo dobre na mnie wrażenie, a ja jestem przekonany, że ja zrobiłem na nim jeszcze lepsze wrażenie. Tak, że po krótkiej rozmowie widziałem, że on jest zadowolony, ja zadowolony. Oczywiście ja mu przyrzekłem, że już nigdy do tego parku nie pójdę. I kiedy wyszedłem z komendy, dokąd poszedłem? Prosto do mojego parku, przecież to był mój dom. Wiecie, było coraz gorzej. Kończyła się szkoła podstawowa. Pamiętam te ostatnie klasy, to moja mama na łzy przekonywała wychowawców, żeby mnie przepuszczali do następnej klasy. Problemem była przede wszystkim frekwencja, wagary. Więc pytano się, gdzie Marek teraz pójdzie? Jedna z moich cioci, siostra mojej mamy, była główną księgową w RSW Prasie w Bydgoszczy, w zakładach graficznych. Więc ktoś powiedział, najlepiej niech idzie i niech się uczy na drukarza, bo tam ciotka go przypilnuje. I poszedłem, wiecie, bez żadnych zainteresowań jakichś. Poszedłem do tej szkoły przyzakładowej, wyuczyłem się zawodu, jestem zawodu kopistą trawiaczem w dziale chemigrafii. Niestety ciągi były już tak duże, że długo nie popracowałem, porzuciłem pracę. Miałem niespełna 19 lat. Babcia moja wezwała rodzinę i mówią, jak Markowi pomóc, przecież albo niedługo go gdzieś do więzienia zamkną, albo on sobie coś zrobi, porzucił pracę, teraz gdzie go przyjmą z takimi referencjami? I chyba ktoś głośno powiedział, najlepiej jakby poszedł do wojska i najlepiej jakby tam został. Bo wiecie, w wojsku to dostanie służbowe mieszkanie, służbową żonę, tam wszystko służbowe miało być. No i wysłali mnie do Jeleniej Góry, do Szkoły Chorążych Wojsk Radiotechnicznych, przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Radiotechnicznych. Niestety bardzo szybko stwierdziłem, że nie będzie ze mnie dobrego zawodowego żołnierza i po 4 miesiącach jeszcze bez żadnych konsekwencji finansowych mogłem przejść do służby zasadniczej. Moja mama wtedy bardzo ciężko chorowała, a że miała też bardzo różnych znajomych, przyjaciół, pewien człowiek, pułkownik, który był dyrektorem wojskowego rejonowego zarządu kwaterunkowo-budowlanego, pamiętam tę nazwę, w Bydgoszczy, mogłem przejść do Bydgoszczy, być bliżej domu, a że mama bardzo ciężko chorowała, a ja byłem jedynym żywicielem rodziny, okazało się, że jest możliwość drugi rok służby wojskowej odrabiać w zakładzie zmilitaryzowanym przez 2 lata. Był taki paragraf PF-10 Ministerstwa Obrony Narodowej, który to robił. Więc generalnie po 14 miesiącach cała moja kariera wojskowa się zakończyła. Wyszedłem do cywila. Oczywiście było źle, nic się nie zmieniało. Ktoś powiedział,
On już jest w takim wieku, że może jakby się ożenił, to by zmądrzał. To wiecie, to mi się nawet spodobało. Miałem wujka niedaleko tej jednostki wojskowej. Pewnego dnia, kiedy biegłem do mojego wujka, jakaś fajna dziewczyna wpadła mi prosto w ramiona. Kiedy rozmawiałem z moją kuzynką o niej, okazało się, że to jest sąsiadka. Okazało się, że ta sąsiadka jeszcze gdzieś tam, jak mieliśmy po 13-14 lat, biegała za mną na podwórku. Więc powiedziałem do kuzynki, umów mnie z nią. I umówiliśmy się. Zaprosiłem ją do kina. Jestem romantykiem, więc poszliśmy na film Młody Frankenstein. Wiecie, moja żona też wychowywała się bez ojca od 16 roku życia. Nie byliśmy ludźmi, którzy mieliby jakiekolwiek zasady moralne w sobie. Więc wiecie, jeszcze dobrze się nie przedstawiliśmy, a ona już mi powiedziała, że w ciąży jest. No i trzeba coś z tym fantem zrobić. Byliśmy gotowi, aby usunąć tę ciążę. Wiecie, nie mieliśmy tu jakichś problemów. Nasze mamy znały się i one były bardzo przeciwne temu, że my jesteśmy razem. Więc nasze mamy powiedziały bardzo radykalnie nie. A jak one powiedziały radykalnie nie, to my powiedzieliśmy, a właśnie, że tak. I pobraliśmy się. 1-2 sierpnia, no bo wtedy 2 dni ślub trwał, prawda, bo cywilny i kościelny na drugi dzień był. Zawarliśmy związek małżeński, nie mogliśmy mieszkać w naszych rodzinnych domach, więc wynajęliśmy coś na miarę naszych możliwości. Pomieszczenie, taki gospodarcza przybudóweczka, z której później garaż został zrobiony, 9 metrów kwadratowych, tak wiecie, na pół cegły, z wilgosią, bez centralnego ogrzewania, z wychodkiem na zewnątrz takim drewnianym. Wodę przynosiliśmy z ulicy, z hydrantu. Było tam bardzo źle, tam urodziło się dziecko. Wiecie, moja żona po krótkim czasie nagle uświadomiła sobie, że ona wyszła za mąż, za faceta, który ma problem i którego sam nie jest w stanie rozwiązać. Ona była abstynentką, ona nigdy nie piła, nie paliła. Całą miłość skierowała do dziecka, ale to, co ja wnosiłem, nie dawało jej radości, pokoju, a wręcz ból. I pewnego dnia chciała odebrać sobie życie. Dobrze, że byłem na tyle trzeźwy, że wiedziałem, że coś tam się dzieje i wszedłem i odciąłem ją. Wiecie, było bardzo źle. Czy ja chciałem być taki? Przecież ja jako dzieciak miałem marzenia, ja miałem pragnienia, ja chciałem kochać, chciałem być kochany. To nie tak miało być. Jakbyś się spytał, a nie próbowałeś się zmienić? Nie masz pojęcia, ile razy potrafiłem nasze narodzone małe dziecko wziąć na kolana. Płakałem i mówiłem, synku, już nigdy tatusia nie zobaczysz pijanego. I kiedy mu to mówiłem, to nie chciałem na nim zrobić dobrego wrażenia albo okłamać żonę, tak jak ona była przekonana. Ja naprawdę robiłem wszystko. Ja już miałem pewną wiedzę na temat uzależnień. Wiedziałem, że jest to choroba, choroba nieuleczalna, nie można jej wyleczyć, można zaleczyć, można zatrzymać. Z tak zatrzymaną trzeba żyć do końca życia. Prawda? Ja to wszystko wiedziałem. Ja wiedziałem, że pierwszym krokiem do uwolnienia jest to, że musisz uznać, że masz problem i nie jesteś w stanie sam jego rozwiązać. 12 kroków na pamięć anonimowych alkoholików. Znałem. Wiecie, to wszystko wiedziałem i to wszystko byłem gotowy wprowadzić w swoje życie. Ja pamiętam taki najtrudniejszy moment, to był wtedy, kiedy mówiłem i nikt nie jest w stanie mi pomóc. I ktoś mi powiedział tak, Marek, ty nie licz, że ktoś ci pomoże. Jeżeli ty sam sobie nie pomożesz, to nikt ci nie pomoże. I myślałem, że to ma sens. Nie muszę wam powiedzieć, jakie później było rozczarowanie, kiedy musiałem uznać to, że ja nie jestem w stanie sam sobie pomóc, mimo że robiłem wszystko i za każdym razem wracałem do tego samego miejsca. Było źle, moja żona już coraz częściej odchodziła do swojej matki, a ja błąkałem się często po ulicach i szukałem kogoś, kogo mógłbym naciągnąć na jakiś tani alkohol. Pewnego dnia, kiedy tak chodziłem, jak ktoś zna Bydgoszcz, to dzielnica Szwederowo, ulica Gołębia, taka mała uliczka, to jeszcze ta stara część. I kiedy chodziłem, nagle z daleka zobaczyłem, wow,
Bogdan? Znam człowieka. Dobrze ubrany, to na pewno jakąś kaskę ma, a niedaleko była pijalnia piwa, Antałek się nazywała. Więc jak go zobaczyłem z daleka, mówię, o Boguś, witam cię, tak dawno nie widzieliśmy się. On w ogóle jako dzieciak wychowywaliśmy się na jednym podwórku. On był złodziejem kieszonkowym, kioski ruchy okradał, był niesamowicie zdolny w tym. To nie jest chlubne. On idzie, dobrze wygląda. I mówi, o Marek, fajnie, że jesteś, ale widzę, źle wyglądasz. Ja mówię, Bogdan, ale za chwilę będziesz mógł to zmienić, tu niedaleko jest Antałek. On mówi, wiesz co, tak przystanął i mówi, wiesz co, jest ktoś, komu bardzo zależy na tobie i ktoś, kto chce zmienić twoje życie. Ja mówię, Bogdan, daj sobie spokój. Już tylu ludzi próbowało mi zmienić życie. Ile razy ja próbowałem zmienić. Nie umoralniaj mnie. Ja już to wszystko znam. I wiesz co, pójdźmy dalej. I tak wiecie, w stronę Antałka tak go popychałem. On mówi, wiesz co, ale jest ktoś, komu naprawdę bardzo zależy na ciebie. Ja mówię, no to wiesz, to co ty, o mojej matce mówisz? No bo wiecie, no komu bardzo mi zależy, tak bardzo zależy na mnie. I wreszcie mówię, o kim mówisz? I powiem wam, że później, kiedy rozmawialiśmy, to Bogdan powiedział tak, gdybym wiedział, jak ty zareagujesz, to bym nigdy ci tego nie powiedział, a ja nie byłem przygotowany na to, co usłyszę. On spoważniał i powiedział, Marek, Bóg ciebie kocha. Pan Jezus umarł za ciebie na krzyżu i umierając, On dał ci wolność. Moc Jego jest tak potężna, że może całkowicie cię uwolnić. Zobacz, jak ja wyglądam. Jak On powiedział Bóg, jak On powiedział Jezus, to ja się wściekłem. Wściekłem się. Nie pamiętam, czy go za ramiona chwyciłem, czy za klapy jego marynarki, ale zacząłem krzyczeć. Nie patrzyłem na ludzi, którzy idą dookoła, ale zacząłem się wydzierać. Bóg? Jaki Bóg? Gdzie był ten Bóg, kiedy mój ojciec umierał, mając 39 lat? Gdzie był Bóg, kiedy wpadłem do wapna i przez 11 dni nie widziałem na oczy, a matka przeżyła załamanie nerwowe? Gdzie był Bóg? Wiecie, łącznie na końcu wyrzuciłem, gdzie dzieci w obozach koncentracyjnych ginęły. Odepchnąłem go od siebie i odszedłem. Ale wiecie, jestem wdzięczny Bogu za tego człowieka, bo to był początek drogi. Chociaż byłem oburzony i odszedłem, ale gdzieś tam w serduchu coś pozostało. Pamiętam, jak później znów chodzę po tej dzielnicy, wiecie, jest niedziela, wyszedłem rano, znów szukam kogoś. Patrzę, Bogdan idzie. Jakąś taką wielką księgę dźwiga pod pachą. Mówię, Boguś, gdzie idziesz? On mówi, ja daj spokój, nie obchodzi cię to. Gdzie idziesz? Wiecie, on nie wiedział, jak mi to powiedzieć. Ja mówię, no gdzie idziesz? On mówi, do kościoła. A ja mówię, jak do kościoła? Kościół jest tam, a ty idziesz tam. On mówi, no bo idę do takiego innego kościoła, jak chcesz, to chodź ze mną. Wiecie, moja edukacja religijna była taka. Jest tylko jeden kościół, a później ci, co po chałupach chodzą. Więc mówię, ja nigdzie po chałupach łazić nie będę. Wiecie, na co on mnie kupił? To był początek 82 roku. On mówi, wiesz, to jest taki kościół, gdzie jest pastor. I mówię, pastor? To jak w westernie. Ja tylko pastorów słyszałem w westernach, wiecie. Kiedyś nie było jakiejś takiej ewangelicznej świadomości. Żyliśmy w bardzo zamkniętym kraju, takim monoteistycznym, jeżeli chodzi o religijność. Wiecie, nie miałem co robić, więc poszedłem z nim. Usiadłem gdzieś tam z tyłu, tak się rozejrzałem i mówią, a do czego oni się tu modlą? Tu nie ma nic. A gdzie ksiądz tu jest, sobie myślę? Młodzi ludzie wyszli, wzięli gitary i zaczęli grać. Myślę, że dzisiaj zaśpiewamy tą piosenkę, którą pierwszy raz usłyszałem. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Radujmy się. Ludzie wstali. Niektórzy zaczęli klaskać i mówię, co tu się dzieje? Nagle jakiś gościu w garniturze wychodzi za mównicę, coś tam mówi, zachęca ludzi do modlitwy i to było najtrudniejsze. Wiecie, ludzie tam byli bardzo rozgrzani w modlitwie. Każdy zaczął głośno się modlić. Ja mówię, jej, gdzie ja jestem? Nie dość, że każdy do siebie coś gada?
To jeszcze ja nie rozumiem tego, co oni mówią, bo oni też innymi językami mówili jako zielonoświątkowcy. Wiecie, to było naprawdę duże doświadczenie dla mnie, młodego człowieka z ulicy. Kiedy wróciłem do domu, to tak wobec mojej żony okpiłem to miejsce, ale coś mnie ciągnęło, żeby znów tam pójść. Tydzień piłem, sobotę trzeźwiałem, a w niedzielę do kościółka biegłem. Nie zapomnę brata Śmigielskiego, tak się nazywał. Starszy człowiek. Był takim, dzisiaj to nazywamy w zespole welcome team, a więc takim witającym bratem. To nie było duże pomieszczenie, a dosyć dużo ludzi już było, więc on, jak już brakowało miejsca, to ustawiał, gdzie ktoś może usiąść. I pamiętam, kiedyś koło niego stanąłem i był czas modlitwy. Pamiętam, jak on ręce podniósł i mówi: Boże, dziękuję Ci, że Ty mnie wyrwałeś z tego piekła, że jestem wolny, że nie muszę pić, że moja żona z dziećmi wróciła do mnie. Wiecie, jak on tak się modlił, to ja wręcz tak, wiecie, na bezczelnego stanąłem, tak patrzę i mówię, w co on gra? Jaki wolny? Wiecie, ja już miałem edukację na temat uzależnienia i wiedziałem, że z tego nie ma uwolnienia. Człowiek uzależniony do końca życia jest uzależniony. Co on mówi? Jestem wolny. Ale wiedziałem, że on nie kłamie. Wiecie, jego ruchy rąk. Ja wychowałem się z tymi ludźmi. Wiedziałem, że to jest ten jeden z gości, z którymi się wychowywałem. I przyszedł taki moment, w którym postanowiłem. Dla Pana Boga i dla tego kościółka będę innym człowiekiem. I byłem 11 dni. Tyle miałem urlop w zakładzie pracy. Moja żona mówi, ty już nigdy taki dobry nie byłeś później. Wiecie, to było niesamowite. Wydawało mi się, że osiągnąłem już wszystko. Tylko urlop się skończył, a kiedy szedłem do zakładu pracy, to mniej więcej tak, wchodziliśmy do pomieszczenia, była taka skrzypiąca szafa, jedna osoba ją otwierała, jedna wyciągała szklaneczki i rozstawiała, druga wyciągała butelkę, było polewanie, piliśmy i szliśmy na stanowiska. I kiedy tak położono przy mnie szklaneczkę, nalano, myślę sobie, co mam zrobić? Jak powiem, nie piję, to powiedzą dlaczego. Jak powiem o kościółku, to powiedzą, jakiś nawiedzony normalnie, wiecie, do sekty poszedł. To może powiem, że jestem chory, ale to mnie do lekarza wyślą. I na pewno już niektórzy z was to znają, co zrobiłem. Wydawało mi się, że byłem bardzo oryginalny. Tylko ten jeden. Tylko ten jeden. Jak to nie? Tylko tego jednego wypiłem. A później, kiedy polali, to powiedziałem, ale ten to już ostatni. A później mój stan był gorszy niż kiedykolwiek wcześniej. Wiecie, ja nie chciałem trzeźwieć. Bałem się trzeźwieć. Nie wiem dlaczego. Bałem się, że jak spojrzę w górę, to zostanę ukarany i umrę. Jeszcze przez jakiś czas pijany chodziłem do tego kościółka. Ale w końcu przestałem tam chodzić, bo nie widziałem sensu. Aż ten mój przyjaciel, który mi powiedział, że jest ktoś, kto mnie kocha, zaprosił mnie i moją żonę na swój ślub. I znów poszedłem do tego kościoła. Tak się źle czułem. Zwłaszcza, że dzień prędzej przetrwoniłem w ciągu jednej nocy całą pożyczkę, którą wziąłem z zakładu pracy. Miałem obandażowaną rękę, bo gdzieś tam w nocy wylądowałem w domu okaleczony. Siedziałem w ostatniej ławce, cały się trząsłem i chciałem jak najszybciej wyjść, żeby jakiegoś piwa się napić, żeby normalnie funkcjonować. Skończyło się nabożeństwo. Pastor powiedział, a teraz tutaj para młoda staje przed prezbiterium, bo ta część nazywa się prezbiterium. I można podchodzić i składać życzenia. Więc stanąłem w tej kolejce, nie chcąc patrzeć na nikogo, a niektóre osoby podchodziły i mówią, witaj Marek, witaj, jak najszybciej, żeby stąd iść. Aż wreszcie jakiś mężczyzna, on później pastorem w Aleksandrowie Kujawskim, Edek Socha, chyba nawet ze mną na szkole biblijnej też tu w Ustroniu był, tak przytrzymał mi rękę, wiecie, jak podał mi rękę, to tak, że nie mogłem ją zabrać, musiałem spojrzeć na niego i on wtedy mnie tak przytulił do siebie.
I mówi, Marek, fajno, że jesteś. I tam wewnątrz coś pękło. Wiecie, rozrzewniłem się, łzy mi popłynęły, wyskoczyłem z tego miejsca. Mówię, ludzie, muszę się napić, bo już zaczynam płakać z tego wszystkiego. Kiedy wróciłem z powrotem, pastor do mnie podszedł. I mówi, Marku, byłeś tutaj razem z nami, co z tobą się dzieje? Byłem bardzo szczery, mówię, pastorze, ja naprawdę chciałem być innym człowiekiem. Ja nawet dla Pana Boga i dla tego kościółka chciałem być inny i nic nie wyszło. A on się uśmiechnął i mówi, Marek, wszystko w porządku. Tylko pamiętaj, to nie ty masz coś zrobić dla Pana Boga. Ty przyjmij to, co Pan Bóg zrobił dla ciebie. I wtedy już byłem trochę rozbity i mówię, a gdzie ja znajdę tego Boga? Gdzie On jest? Na cmentarzu? Gdzie On jest? W kościele? Gdzie Go znajdę? I pamiętam, jak mi dał egzemplarz Nowego Testamentu w takiej twardej okładce i mówi tak, Marek, szukaj, a znajdziesz. A jak będziesz szukał z całego serca, otrzymasz objawienie. Bardzo mi się to spodobało. Zacząłem czytać Ewangelię i przeżyłem szok. Dlaczego? Bo ten Bóg, o którym czytałem w Ewangelii, był zupełnie inny niż ten, którego ja miałem w głowie. Jeżeli byś mnie się spytał, czy ty byłeś wtedy człowiekiem wierzącym? Oj, bardzo wierzącym. No, czy można mieć nienawiść do kogoś, kogo nie ma? No, ja Pana Boga uważałem, że jest odpowiedzialny za wszystkie krzywdy, nie tylko w naszym domu, ale na całym świecie. I nagle czytam i nijak ten obraz, który mam w głowie, nie pasuje do tego, o którym czytam w Ewangeliach. Bo w Ewangeliach czytam, że ten Bóg, Słowo, które stało się ciałem, przyszło, aby pomóc takim ludziom jak ja. On nie przyszedł po to, aby potępić, a nade mną było takie potępienie. Mój Bóg, znalazłem później obraz tego Boga, w którego ja wierzyłem. W Biblii nazywa się on szatan. On przyszedł po to, żeby wytracać, niszczyć. Ja Panu Bogu przypisywałem cechy diabła. To był szok. Pamiętam tę niedzielę, listopadowy poranek, 82 rok. Jestem w tym zakładzie pracy, niedzielny dyżur, magazyny. Jeżeli by przyjechał transport, pociąg, musiałem organizować grupę żołnierzy z jednostki, aby rozładowała, ale że nic nie było, miałem taki czas dla siebie. Ten Nowy Testament otwarty. Pamiętam tę historię o tej kobiecie przyłapanej na jawnym cudzołóstwie. Jest ten moment, kiedy oni chcą ją ukamienować. Pytałem się Pana Jezusa, że zakon mówi, żeby ukamienować. Ty co mówisz? Pan Jezus, pamiętacie te słowa? Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Oni zaczęli odchodzić. Pan Jezus został z tą kobietą sam na sam. I nagle Pan Jezus pyta jej się, kobieto, nikt cię nie potępia. Ona mówi, nikt, Panie. I nagle Pan Jezus mówi tak, i ja ciebie nie potępiam. I ja ciebie... Wiecie, to tak zabrzmiało w mojej głowie. Pomyślałem sobie, Boże, jeżeli Ty jesteś, czy Ty możesz kogoś takiego jak ja nie potępić? Ja już nie miałem syndromu Kowalskiego. Przepraszam wszystkich Kowalskich. Wiecie, co to jest syndrom Kowalskiego? Znajdujesz sobie Kowalskiego i jak z nim się porównasz, to nie jesteś taki zły. Bo Ty chlejesz normalną wódę, a Kowalski już tylko denaturat. Kowalski to leje żonę codziennie, a Ty tylko 3 razy w tygodniu. Wiecie, lubimy tak porównywać się z ludźmi i mówić, ja nie jestem taki zły, tamten jest gorszy. Jeżeli jesteś w tym miejscu, to jeszcze jesteś daleki od wyjścia ze swoich problemów. Bo cały czas będziesz uważał, że nie jesteś taki zły. Dlaczego to robimy? Bo mamy potrzebę uwolnić się od tego ciężaru, który jest na nas. Dlatego czym więcej mówisz negatywnie o innych, to wcale nie mówisz dlatego, żeby krzywdę im zrobić. Ja kiedyś tak stałem w grupie ludzi, i nagle słyszę, jak oni mówią, ty, a ten to taki. I tak pomyślałem sobie, czy oni mówiąc to, chcą krzywdę jemu zrobić? Nie, oni to mówią, żeby powiedzieć, ja taki nie jestem, prawda? No bo jak mówisz, o, Andrzej, ten to byle co chleje, byle co je, nie wiadomo co. Co chcę w ten sposób powiedzieć?
ja jestem inny, ja jestem lepszy. Czyli lubimy porównywać się z innymi, żeby pokazać, że nie jest tak źle. Ja już tego syndromu nie miałem. I wtedy, pamiętam, czytając Ewangelię, przyszedł taki moment, abym klęknął i zaczął się modlić. Ciężko mi było to zrobić, zakład zmilitaryzowany, wartownicy też byli, więc musiałem wyjść, zobaczyć, czy nikogo nie ma. Wróciłem z powrotem i tak klęknąłem i za bardzo nie wiedziałem, co mam mówić. Mówię, Boże, jeżeli Ty jesteś, tak jak do Was zacząłem mówić. I nagle ktoś wchodzi do tego pomieszczenia. Byłem tak przerażony, że zacząłem na czworakach latać i udawać, że coś zgubiłem i szukam. Ale kiedy spojrzałem na drzwi, nikogo nie było, ale przecież ja czułem. Nie wiem, czy mieliście już taki moment, w którym coś robicie i nagle odwracacie się, no bo no, czujecie, że ktoś wszedł. Wyszedłem na zewnątrz, nikogo nie było. Wróciłem z powrotem, znów klęknąłem. Zastanawiałem się przez chwilę, co to mogło być i dalej zacząłem mówić o sobie i nagle znów czuję, że ktoś wchodzi. Patrzę na drzwi, one są zamknięte, a ja wiem, że ktoś jest. W jednej chwili, wiem dzisiaj, była to praca Ducha Świętego, wiedziałem, że jest to Pan Jezus. To miejsce wypełniło się miłością, akceptacją i przebaczeniem. Płakałem jak małe dziecko. Czy Ty możesz komuś takiemu jak ja przebaczyć? Pan Jezus podszedł do mnie. I w jednej chwili, ja staram się w taki uporządkowany sposób w tej chwili to powiedzieć, ale wtedy były to niesamowite emocje, niesamowite doświadczenie, jak cały bagaż, ciężar mojej przeszłości został w jednej chwili zdjęty. Wiecie, płakałem najpierw, mając świadomość, jestem nikim, nie ma nic we mnie dobrego i ten płacz przerodził się dalej w płacz. Nie wiem, czy kiedyś płakałeś ze szczęścia. To był taki płacz. Pamiętam, jak wstałem, pobiegłem do tego garażu, gdzie mieszkaliśmy, wpadłem i mówię do mojej żony, kochanie, od dziś będzie inaczej, dzisiaj spotkałem się z Bogiem. A moja żona jest bardzo uporządkowaną osobą. Spojrzała na mnie i powiedziała tak, wyjdź stąd i w tych kłamstwach jeszcze na Boga się nie powołuj. Pobiegłem do moich kumpli. Oni jak zawsze siedzieli przy piwie. Jak zacząłem im mówić, wiecie, podekscytowany, posłuchajcie, dzisiaj Jezus przyszedł do mnie, normalnie, ja tu klęczę, on tu wchodzi. Oni mówią, delirium, na pogotowie normalnie. Jeden z nich mówi, mi kiedyś takie diabełki latały po ręce i chciały zegarek ściągnąć. Ja mówię, to nie delirium, to Jezus. W końcu taki Adaś, który zapił się denaturatem, spojrzał na mnie i mówi, Marek, jak chcesz okraść Kościół, to mów nam wyraźnie. Machnąłem rękę i poszedłem do mojej mamy. Powiedziałem, mamo, masz inne dziecko, jestem innym człowiekiem. Już nie jestem tym samym człowiekiem. Dzisiaj Pan Jezus przyszedł, Bóg mi dał nowe życie. Pamiętam, moja mama tak ręce złożyła i powiedziała, daj Boże dziecko, daj Boże. Rok później moja żona oddała życie Jezusowi Chrystusowi i zaczęliśmy razem dalej Jemu służyć. Kiedy wojewoda otarł łzy, mówi, pastorze, poczekaj, poczekaj. Wziął telefon do swojej sekretarki, zadzwonił, mówi tak. Proszę lekarza wojewódzkiego, teraz ma przyjść do mnie. Wchodzi lekarz wojewódzki. Romek, siadaj. Pastorze, mów to, co mi powiedziałeś. Kiedy miałem 2 latka. Tydzień później podpisywaliśmy umowę dotyczącą budowy. To był ten dzień przełomu. Natomiast to, kim dzisiaj jestem, nie zawdzięczam tylko temu przeżyciu, temu spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Ja musiałem w swoje życie wprowadzić program, który mnie doprowadził do tego miejsca, w którym dzisiaj jestem. Ten program to ta książka, Biblia. Ja niczego więcej nie robię, jak tylko to, co jest tu zapisane i to działa. I to fantastycznie działa. Moi kochani, zrobimy teraz półgodzinną przerwę, wypijemy kawę, później przyjdziemy na to miejsce i chciałbym, żeby to miejsce stało się
tym miejscem, o którym pewnego dnia Pan Jezus wspomniał, kiedy wszedł do świątyni, wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali, kupowali z świątyni, stoły wachlarzy i handlarzy gołębiami powywracał i rzekł, napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy. Co to znaczy modlitwy? To znaczy doświadczania obecności Bożej w swoim życiu. Pamiętaj, mógłbym dzisiaj bardzo dużo Ci udzielić informacji na temat Boga, ale informacje nie rozwiążą Twojego problemu. Możesz o Bogu wiedzieć wszystko i dalej osobiście Go nie poznać. Ale o tym po naszej przerwie, tak? Bracie Janku? Okej, okay. Przerwa 30 minut i za 28 minut wracamy z powrotem. Halleluja. Wow, fajna piosenka. Pierwszy raz dzisiaj ją śpiewałem. Moi drodzy, chciałbym, abyśmy teraz przeszli z pewnego miejsca do miejsca kolejnego. Z miejsca wiedzy o Jezusie Chrystusie do miejsca przeżycia Jego obecności w naszym życiu. Wiecie, inną rzeczą jest o kimś wiedzieć, a inną rzeczą jest tego kogoś znać. Wiecie, wiedzieć możemy o wielu ludziach. Wiedzieć możemy o Panu Bogu. Wiecie, taka ciekawostka. Mój przyjaciel, który jest pastorem w Jeleniej Górze, on studiował na Uniwersytecie Warszawskim i jednym z wykładowców był człowiek, który zajmował się filologią grecką. Był on pasjonatem języka greckiego, szczególnie starej Greki, a jego najbardziej ulubioną literaturą był Nowy Testament w oryginale. On prawie cały Nowy Testament znał na pamięć w języku oryginalnym, w jakim został napisany i był zadeklarowanym ateistą. Myślę, że gdybym dzisiaj z nim usiadł, rozmawiał, on by mnie w wielu miejscach, jak to tak popularnie mówimy, zagiąłby mnie, by mnie zadziwił. Różnica natomiast między nim a mną jest taka, że on wie, a ja znam. Możesz wiedzieć o Jezusie. Mam wrażenie, że to oddaje nasz kraj. Nasz kraj, mówi się, że jest bardzo krajem składającym się z ludzi wierzących. Mówimy, że ludzi wierzących jest 90 ileś tam procent. Ale myślę, że z tych 90% niewiele osób zna osobiście Jezusa Chrystusa. Wszyscy o Nim wiemy. Wszyscy znamy Go ze słyszenia. Ale mało osób je zna osobiście z doświadczenia. Wiecie, kiedyś tutaj siedziałem z żoną na konferencji. Przemawiał dr Lester Summerall. Już jest w niebie. Zanim przyjechałem na tę konferencję, bardzo dużo na temat doktora Lestera Summerall wiedziałem. Wiedziałem o jego misji, wiedziałem nawet, że osobiście znał Smitha Wigglesforda, apostoła XX wieku.
O, mogłem cytować nawet niektóre wypowiedzi Lestera Summerall. I kiedy otrzymałem zaproszenie na konferencję i powiedziano, że będzie właśnie dr Lester Summerall, mówię, wow! Siedziałem tutaj z tej strony, gdzieś tak mniej więcej po środku, bardziej przy ścianie. Tutaj w pierwszym rzędzie siedzieli zaproszeni goście i ja rozglądałem się. Wiecie, ja miałem wyobrażenie Lestera Summerall. Jak on mówił, to jego głos jakby był taki spoza grobu, taki dźwięczny. Więc nie muszę wam mówić, jeżeli słyszałem, nie było kiedyś wideo, były tylko tam, można było na kasecie takiej zwykłej odtworzyć jego kazanie, to myślałem sobie, że to jest facet, który ma przynajmniej 1,98 m. Taki, wiecie, czarnokrucze włosy. Wow, jak on mówił, ten jego głos. Najgorsze było to, że jak siedziałem tam, to nikogo takiego tu z przodu nie widziałem. Pomyślałem sobie, może jeszcze nie dojechał. I nagle wchodzi osoba prowadząca, nie wiem, czy to nie pastor Michał chyci, w każdym razie ktoś, kto prowadził, no i wita wszystkich i mówi, witamy wśród nas doktora Summerall. Ja mówię, gdzie witamy, gdzie on jest? I nagle on mówi, zapraszam Lestera Summerall do usługi. Nagle patrzę, a tu wstaje taki mały, taki pryszczaty, z taką śmieszną fryzurką, z takim siwym przedziałeczkiem. Taki, wiecie, jak stanął za kazalnicą, to mniej więcej było tak. Ja tyle o nim wiedziałem, zupełnie sobie inaczej go wyobrażałem. Do momentu, kiedy zaczął mówić, kiedy zaczął głosić, wiedziałem, że to jest dr Lester Summerall. Wiecie, jakie było największe i najpiękniejsze doświadczenie? Kiedy tam na dole były przerwy, on z grupą swoich współpracowników siedział przy stole, a ja z tłumaczem podszedłem, przedstawiłem się i powiedziałem, doktorze Summerall, czy mógłbyś mnie pobłogosławić? A on wyciągnął swoje ręce i pomodlił się. Wiecie, to błogosławieństwo było czymś stokrotnie więcej niż wszystkie książki, które jego przeczytałem. Doświadczenie, przeżycie spotkania z Jezusem nie zastąpi całej wiedzy, którą masz o Jezusie, czy którą możesz nabyć. Chciałbym, moi kochani, żebyśmy dzisiaj właśnie przeszli z tego miejsca wiem o Jezusie do miejsca spotykam się z Jezusem. Pamiętajmy, Bóg nie jest taki, jakim Go sobie wyobrażamy, dlatego, że Bóg nie jest tworem naszej wyobraźni. Bóg jest taki, jaki jest. Ja nieraz się śmieję, bo miałem dwukrotnie zabawną sytuację. Kiedyś gdzieś usługiwałem, nie wiem, czy to nawet nie było w Stanach Zjednoczonych, siedzę sobie czekając na rozpoczęcie nabożeństwa i pewna kobieta tak siada przy mnie i mówi, Marek Tomczyński? Ja mówię, tak. Na pewno? Dowód osobisty mam pokazać? No nie. Ale ja sobie zupełnie inaczej ciebie wyobrażałam. Ja mówię, a jak sobie wyobrażałaś? Ona mówi, takiego wysokiego, przystojnego bruneta. Mówię, przykro mi. Ona sobie wiecie, my też sobie wyobrażamy nieraz, wyobrażamy sobie Pana Boga. Bóg nie jest takim, jakim my Go sobie wyobrażamy, bo On nie jest wytworem naszej wyobraźni. Wiecie, ten obraz jej, to nie był za bardzo pocieszający mnie, ale pocieszył mnie pewien człowiek zupełnie w innym mieście, w innym czasie. Podchodzi do mnie i tak samo, siada przy mnie i... Pastor Marek? Na pewno? No na pewno. Ale pastor Marek Tomczyński. Ja mówię, tak, pastor Marek Tomczyński. Ludzie, zupełnie inaczej sobie ciebie wyobrażałem. Ja mówię, jak? Małego, łysego i grubego. Ja mówię, a to dobrze.
Wiecie, nie wyobrażajmy sobie Pana Boga, bo Pan Bóg nie jest wytworem naszej wyobraźni. On jest taki, jaki jest. I teraz, żeby go poznać i wiedzieć, jaki on naprawdę jest, są dwie rzeczy potrzebne. Pierwsze, jego słowo, bo on nie chce, żeby ludzie błądzili, sobie go wymyślali, nie wiadomo co, i dał swoje słowo, słowo, które objawia, kim jest Bóg. A druga rzecz to jest doświadczenie. Czyli możesz go doświadczyć w swoim życiu, spotkać się z nim, tak jak apostoł Paweł. Wiecie, że apostoł Paweł nawracał się już wtedy, kiedy Pan Jezus był w niebie, zasiadał na tronie, a Duch Święty był wylany na ziemię. Czyli w takim czasie, w jakim my jesteśmy. Paweł był najpierw Szawłem, który był prześladowcą Kościoła. On niszczył chrześcijan, bo uważał, że jest to sekta, którą należy tępić. I pewnego dnia wziął list uwierzytelniający, aby jechać do Damaszku i tam zamykać do więzień wyznawców drogi pańskiej. I kiedy był w drodze, wtedy spotkał się z Jezusem Chrystusem, co całkowicie zmieniło jego życie. Z prześladowcy stał się jednym z największych orędowników Jezusa Chrystusa. Więc dziś chciałbym, żebyśmy przyszli do Jego obecności i mogli się z Nim spotkać. Czy jest to trudne? Nie jest to trudne. Chciałbym przeczytać wam pewne spotkanie z Jezusem Chrystusem. Są to generalnie raz, dwa, trzy wersety. Ewangelia Marka już w pierwszym rozdziale to spotkanie opisuje. Posłuchajcie uważnie. I oto przyszedł do niego trędowaty. Upadł na kolana i prosił: gdybyś zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. Jezus, pełen współczucia, wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: chcę, bądź oczyszczony. W tej chwili zszedł z niego trąd i stał się czysty. Wiecie, to jest niesamowita historia, bo czytam ją przez kilkanaście sekund, a przecież to jest historia życia pewnego człowieka. Nie wiem, ile wiecie na temat trądu. Nie wiem, czy kiedyś mieliście kontakt z człowiekiem trędowatym. Kiedy w 2005 roku po raz pierwszy leciałem do Afryki, była to Nigeria, mieliśmy wizytę we wiosce trędowatych. Wiecie, zawsze myślałem, że trąd to jest takie uczulenie na rękach. Wiecie, no gdzieś tam człowiek sobie wyobrażał, bo czytając nawet Boże Słowo, widział, że jak pojawi się plamka, wtedy kapłan sprawdzał. I nagle jesteśmy w środku, w samym środku tego miejsca, gdzie są baraki. W jednym baraku są kobiety, w innym mężczyźni. Wchodzimy do środka i widzimy. Widzę kobietę, która siedzi na łóżku. Nie ma dwóch nóg. I zamiast rąk ma takie kikuty, bo te palce już poodpadały. Ma takie bardzo grube okulary, ale i przez nie nie widzi, bo trąd uszkadza wzrok. Wiecie, nie wiedziałem, że trąd potrafi takie szkody czynić. Mało tego, trąd jest chorobą, która nie pojawia się tydzień po zakażeniu. Trąd w organizmie potrafi się rozwijać do 20 lat. Dlatego tam, w tej wiosce, były całe rodziny i mogliśmy zobaczyć dzieci, które uczą się, bo są dla nich tam szkoły. I wiecie, przyglądałem się tym dzieciom i mówiłem do jednej z osób, która tam pracuje, mówię: ale ja nie widzę śladów trądu w nich. No tak, dlatego że to są dzieci, on jeszcze się nie, ten trąd nie uaktywnił, on w nich jest, bo ich rodzice są zarażeni. A to jeszcze tam w Nigerii jest tak zwany trąd mokry, czyli ten, który można przenosić, którym można się zarazić. A więc teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli w tym trędowatym człowieku historię, historię też swojego życia, bo ja w tym trędowatym widzę historię mojego życia. Wiecie, kiedy przyszedłem do Jezusa i prosiłem: Jezu, zbaw mnie, miałem 23 lata. A kiedy opowiadałem wam,
gdzie widzę początek mojego problemu, to powiedziałem o drugich moich urodzinach i o śmierci mojego ojca. Że wtedy już coś nastąpiło, co przez bieg wydarzeń doprowadziło do dramatu. Do dramatu. Ktokolwiek z was jest osobą uzależnioną, czy był uzależnioną, to nie jest tak, że wczoraj nie byłeś uzależniony, a dzisiaj jesteś, bo wieczorem dużo wypiłeś. Jest to proces. Nikt nie rodzi się alkoholikiem. To, że jesteś w nim, to nawet, myślę, że nawet do końca nie zawsze zdajesz sobie z tego świadomość i wydaje ci się, a może nie jest tak, no przecież dzisiaj nie piłem, więc nie muszę pić, więc chyba nie jestem. Prawda? Nawet ciężko nam jest rozpoznać ten moment, ale to wszystko się zaczęło wiele, wiele lat temu. Tak jak trąd. Wiecie, ten trąd, nie wiadomo, kiedy ten człowiek nabawił się tym trądem. Być może wtedy, kiedy pierwsze objawy się pojawiły, wtedy przyszedł niepokój do jego serca. Wiecie, tak pokazuje na czoło, bo często w Izraelu, kiedy czytamy Biblię, no to ten trąd umieszczał się na czole w postaci białej plamy. Ale ta plama mogła być równie dobrze jakimś uczuleniem. Jeżeli czytamy Boże Słowo, widzimy, że kiedy ktoś był dotknięty trądem, przychodził do kapłana, który wtedy pełnił rolę lekarza. Kapłan go oglądał. Kapłan sam nie wiedział, czy to już jest trąd, czy to jeszcze nie jest trąd. Tak, jak ciężko jest powiedzieć, czy ty już jesteś alkoholikiem, czy nie jesteś alkoholikiem. Wiecie, ta granica, kiedy już jesteś, kiedy nie, to tak naprawdę nikt z ludzi uzależnionych tej granicy nie wychwycił. Ja nie wiem, którego dnia byłem, a którego jeszcze nie byłem. Tego nie możesz w taki sposób uchwycić. Ale pojawiają się pewne elementy. I ten człowiek przyszedł do kapłana. Kapłan obejrzał to miejsce. Mówi, a nie jadłeś jakichś cytryn, pomarańczy, bo nieraz od cytrusów można to zrobić? I wiecie, co kapłan robił? Kapłan takiego człowieka kierował do miejsca odosobnienia, żeby czekać. Kwarantanna. Czy to się rozwinie, czy się cofnie? Jeżeli się cofnie, to znaczy było to uczulenie. I każdy liczył na to, że jest w takim miejscu, w którym to jest tylko uczulenie. Niestety w przypadku tego człowieka okazało się, że nie jest to uczulenie. Wiecie, to była tragedia, to był wyrok. Wyobraźcie sobie, masz dom, rodzinę, kochającą żonę, dzieci i dotknięty jesteś trądem. Najpierw jest podejrzenie, ale już nie możesz być z żoną, z dziećmi, bo to jest niebezpieczne, gdyby się okazało, ale masz nadzieję, że nie. Zostajesz zabrany do miejsca odosobnienia, z którego już później nigdy nie wracasz do swojej rodziny, bo się okazuje, że jest to trąd. Miejsce odosobnienia. Nie wiem jak ty, ale ja w swoim uzależnieniu, mimo że otoczony byłem ludźmi, czułem się bardzo osamotniony. Wiecie, ten trąd, którym było moje uzależnienie, oddzielił mnie od mojej żony, oddzielił mnie od moich dzieci. Byliśmy tak naprawdę razem, ale tak naprawdę osobno. To było paskudne. Wiecie, nieraz patrzy się na człowieka uzależnionego, mówi się, jaki on drań, jak on może tak robić. Ja miałem tego świadomość. Myślicie, że ja chciałem dalej takim być? Ja chciałem być innym człowiekiem. To nie jest tak, że każdy trędowaty sobie narobił, nie trzeba było. A kto ci kazał pić? A mogłeś wtedy nie zaczynać. Fajne rady, tylko te rady niczego kompletnie nie zmieniają, prócz tego, że czujesz się okropnie coraz bardziej i czujesz się winny. Trąd. To jest jak trąd. A więc zobaczcie historię życia człowieka. Może chodzisz już z tym tak wiele lat. Może pewnego dnia, no bo pytanie, skąd ten trędowaty wiedział, do kogo ma przyjść? Tak fajnie czytamy. I przyszedł do niego trędowaty. A skąd ten trędowaty wiedział, że Pan Jezus może mu pomóc? Ja wiem dlaczego, skąd. Był na dniach upamiętania. Nie, posłuchajcie teraz uważnie. To ma sens. Bo co na dniach upamiętania? Na dniach upamiętania dostał informację. Dostał informację. Posłuchaj, przyjacielu.
jest ktoś, kto ciebie kocha, może zmienić twoje życie i uzdrowić cię z tego trądu. Wow! Mogę być wolny? Tak, możesz być wolny. A jak to może się stać? Jezus Chrystus jest Synem Bożym. On przyszedł na świat jako jednorodzony Syn Boży, narodzony w Betlejem, z dziewicy Marii, która poczęta została przez Ducha Świętego. I otrzymujesz informację. Tak, ten Jezus. Posłuchajcie, trędowaty słyszał o Jezusie Chrystusie tyle, że ten trąd w ogóle nie schodził z niego. I może pewnego dnia powiedział tak, stary, ty już mi tyle nie mów o tym Jezusie. Ja już o tym Jezusie wiem wszystko, a ciągle jestem trędowaty. Może ty też jesteś w takim miejscu i mówisz tak, no przecież jestem religijnym człowiekiem, ja chodzę do kościoła, przecież ja uczyłem się religii, ja wiem, gdzie Pan Jezus się urodził, ja wiem, gdzie umarł, przecież ja wiem o Panu Jezusie, a dalej jestem trędowaty, dalej jestem alkoholikiem, dalej czuję się bezradnym człowiekiem. I prawdopodobnie ktoś powiedział to, co ja i dzisiaj tobie powiem. Nie wystarczy o Jezusie wiedzieć. Musisz się z Nim osobiście spotkać. Ten trędowaty otrzymał informację. Nie wystarczy o Jezusie wiedzieć, ale trzeba z Nim się spotkać. I czytamy. I przyszedł do Jezusa trędowaty. Ciekawi mnie jego postawa. Upadł na kolana, co oznacza pewną pokorę, pewien stan ducha, uniżenie. Pomyślałem sobie, czy my przychodzimy zawsze w takiej postawie do Pana Boga? Nie macie pojęcia, ile razy ja przychodziłem do Boga, nie upadając na kolana, ale mniej więcej tak. No i gdzie jesteś? Jeżeli masz taką moc, to proszę, to rozwiąż moje problemy. Jeżeli jesteś, to dlaczego mojego ojca zabrałeś i później moje życie tak się potoczyło? Czyli co? Można przyjść z pretensją. I być może ten trędowaty człowiek miał pretensję do Boga. Może mówił, dlaczego zostałem trędowaty? Za co mnie to spotkało? Co ja takiego zrobiłem? Może to był porządny człowiek. Może on nigdy niczego złego nikomu nie zrobił, a został dotknięty trądem. Mógł mieć pretensje. Może ty masz pretensje. Dlaczego jesteś w takim miejscu? Tylko zadam ci pytanie. Czy pretensje, które nosisz, cokolwiek pozytywnie rozwiązują w twoim życiu? Ja w pewnym momencie stwierdziłem, że pretensje niczego nie zmieniają. I czym większe mam pretensje, tym większa gorycz jest w sercu. Czym bardziej jestem pretensjonalny, tym większe problemy mam. Wiecie, dobrze pojęty interes własny mówi, jeżeli coś nie działa, to nie rób tego w kółko, tylko zacznij coś innego robić. Albert Einstein, słyszeliście to nazwisko, kiedyś powiedział taką mądrą rzecz. Głupotą jest robienie tych samych rzeczy w taki sam sposób, a oczekiwanie innych rezultatów. A więc kiedy widzisz, że coś nie działa, to zmień. I być może po czasie pretensji ten człowiek zupełnie inaczej. Nie przyszedł i powiedział, tak, ty jesteś Synem Bożym, zobacz jak ja wyglądam i tak ta miłość Boża ma wyglądać, prawda? Można przyjść z takimi pretensjami. Słowo Boże mówi, a on przyszedł i upadł na kolana. Upadł na kolana i to jest niesamowite. Posłuchajcie. Mówi, gdybyś zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Czytamy. A Jezus pełen współczucia. Wiecie, że Pan Jezus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam? Myślicie, że On tylko wtedy trędowatych współczuł? On widział na moje marne życie. Wiecie, jak wyglądało serce Pana Jezusa w stosunku do Marka Tomczyńskiego? On współczuł, widząc, w jakim gnoju, bagnie ja żyję. I nie wtedy, kiedy miałem pretensje, ale kiedy powiedziałem, Panie, nie ma nic dobrego, co mógłbym Tobie dać.
czy ty kogoś takiego jak ja możesz kochać, bo ja nie byłbym w stanie kochać kogoś takiego jak ja. Czy ty jesteś w stanie kochać kogoś takiego jak ja? I on wtedy wyciągnął swoją rękę. To jest niesamowite. Zobaczcie, co Pan Jezus, czytamy tak. I Pan Jezus na to pytanie, jeśli chciałbyś, Pan Jezus mówi, chcę, bądź oczyszczony. I nałożył na niego ręce. Wiecie, kiedy byłeś kiedykolwiek wśród tędrowatych, to wiesz jedną rzecz. Nie wolno tych ludzi dotykać. Pan Jezus zrobił coś, czego nie powinien zrobić. On dotknął go. Przecież w ten sposób mógł się zarazić. Ten sposób, ten trąd mógł przejść na niego. To też zapowiedziało później to, co stało się na krzyżu. Słowo Boże mówi tak. On nas dotyka, biorąc nasze choroby, ciężary i niemoce na siebie. Pamiętacie proroka Izajasza, 53 rozdział? Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami i sińcami jesteśmy uleczeni. Tak, chcę. Słuchajcie, w jednej chwili klęczałem przed Panem, płakałem jak małe dziecko. I to był dzień mojego nowego życia. Nie tylko tego, że do dzisiaj nie powróciłem do uzależnienia, ale to był dzień, w którym spotkałem się osobiście z Jezusem. Wiecie, Pan Bóg dał mi później wielki przywilej. Myślę, że więcej miałem możliwości świata zobaczyć niż większa część z was. I to nie w telewizji Discovery. Bóg dał mi radość, że mogłem głosić Ewangelię na 6 kontynentach. Tylko nie głosiłem na Antarktydzie, może dlatego, że zimna nie lubię. Byłem w Afryce, w Australii, w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej, w Azji. Mieliśmy niesamowity czas na Syberii, tam Hakasja, Jakucja, Buriacja, aż pod Bajkałem. Jestem prostym człowiekiem. Wiecie, że ja poza językiem polskim nie znam żadnego innego języka? Ale kiedy Bóg cię powołuje i posyła, to tam idziesz i On ciebie prowadzi. Niemożliwe staje się możliwym. Miałem możliwość zobaczyć tak wiele niesamowitych rzeczy, ale powiem wam, żadnej z tych rzeczy nie oddałbym. Nie zamieniłbym, czy inaczej, żadna z tych rzeczy nie miała wartości, którą ma poznanie Jezusa Chrystusa. Będę szczery wobec was. Pewnego dnia, kiedy modliłem się, było mi tak dobrze. Mogłem spojrzeć na kościół, któremu służę, dom, w którym mieszkam, przyjaciół, których mam. Przygotowywałem się do kolejnego wyjazdu. Mówię, Panie, jaki Ty jesteś dobry. I nagle otrzymuję pytanie. Synu, a jeżeli chciałbym, żebyś dziś wrócił do tego garażu, tam 9 metrów kwadratowych, bez centralnego ogrzewania, bez wody, tam do Bydgoszczy, czy byłbyś gotowy? Nie spodziewałem się takiego pytania. Wiecie, byłem zupełnie sam, bo gdybym był przy was, to bym robił dobre wrażenie. Panie, na śmierć z tobą gotów iść. Wiesz, już w Biblii jeden taki był, który na śmierć był gotów iść. Pamiętacie, 3 razy się zaparł Pana Jezusa później. Więc musiałem być bardzo szczery. I było mi bardzo ciężko. I tego wszystkiego, co mam, bym nie miał. I zacząłem ważyć to. I po dłuższym czasie powiedziałem tak. Panie, ale pod jednym warunkiem. Ty będziesz ze mną cały czas.
bo tak naprawdę to, co dało mi sens w moim życiu, to Twoja obecność. Bo wcale dzisiaj nie jestem bardziej szczęśliwy, niż byłem w tym garażu, kiedy Ty przyszedłeś do nas i tam byłeś razem z nami. 4 lata mieszkaliśmy w tym miejscu, wiecie. Rok, cały rok czasu mieszkaliśmy już, jako ja byłem nowonarodzonym dzieckiem Bożym. Nie ma nic cudowniejszego niż relacja z Nim. I nie ma nic gorszego, kiedy odwracasz się od Niego i odchodzisz. Wtedy stajesz w tym samym miejscu, w którym byłeś wcześniej. Dzisiaj jeden z naszych przyjaciół opowiedział o tym na przywitanie, kiedy byliśmy na dole w stołówce, prawda? I poznałem Pana, i doświadczyłem, i pomagałem innym, i zakładałem, a później wyjechałem za granicę. No wydawało się, że tam, gdzie jest lepiej, ale coś zostało zaniedbane. Zaniedbana została relacja z Panem. Gdzieś Pan został z boku. I chociaż była zagranica, i chociaż była lepsza sytuacja materialna, zaczęło się wszystko coraz bardziej rozwalać. Dzisiaj to, co chciałbym, to chciałbym przyprowadzić Cię do obecności Pana Boga, żebyś mógł z Nim się spotkać. Ale chciałbym, żebyś to zrobił z pewną postawą. Nie dla ciekawości. No to wyjdę do przodu, no to nałóż na mnie ręce, pomóc się, no i zobaczymy, czy to działa. Kiedyś tak modliłem się o człowieka, który był uzależniony od papierosów. To była taka zabawna sytuacja. Mieliśmy podobną sytuację. Dni skupienia, tyle że to było w Janowicach Wielkich. Głosiliśmy uwolnienie. Uwolnienie. Każdego wieczoru ludzie wychodzili do przodu, modliliśmy się o uwolnienie, o nowe życie. To był niesamowity czas. No i później do tak zwanego, jak to tutaj w Ustroniu się nazywa, diabelski kosz, tak? Ludzie na przerwie do diabelskiego kosza, no bo trzeba tam się odpalić. Okej. To nie jest najważniejsze, co chcę powiedzieć. Któregoś dnia, kiedy już skończyliśmy się modlić, ludzie poszli na przerwę, więc część poszła tam do tego miejsca, gdzie można palić. I ja tak podchodzę do nich. Jedna z tych osób stoi tak tyłem odwrócona do mnie, zaciąga się papierosem. I co zaciąga się papierosem? Tak. I tam kaszle. Ja podszedłem. Wiecie, naprawdę współczucie. Współczucie. I tak mówię: chłopie, ty płuca wyplujesz. Czy nie szkoda tobie zdrowia? A on tak spojrzał na mnie i tak: pastorze, ja już wszystko zrobiłem, żeby być wolnym. Nie da rady. Ja mówię: jak nie da rady? On mówi: posłuchaj, zobacz, prawie żadnego zęba nie mam przez te cukierki. Tyle jadłem, bo myślałem, że jak cukierki będę jadł, to nie będę palił. Gdzieś powiedzieli mi, że jak pójdę gdzieś i mnie igłami będą nakuwać, to mi jakieś nerwy zablokują i nie będę palił. Jeszcze więcej po tym nakuwaniu zacząłem palić. Nie da rady! No wiecie, ja nie jestem w stanie zmierzyć to. No nie da rady, nie da rady. No, człowiek wytłumaczył, nie da rady i koniec. I jest wieczorne nabożeństwo. Niesamowita atmosfera. Wykorzystałem ją trochę. Obecność Boża była taka niesamowita. I mówię tak: kochani, a teraz będziemy się modlić. Kto z was potrzebuje uwolnienia? Jesteś uzależniony od heroiny, od narkotyków czy od alkoholu? Wyjdź do przodu, będziemy się modlić. I ludzie tak pomału wstawali, wychodzili do przodu i nagle patrzę, ten człowiek, z którym rozmawiam, też wychodzi, idzie do przodu. Ja to troszeczkę tak wykorzystałem, ten moment tej atmosfery i mówię tak: przyjacielu, za chwilę Pan Bóg też ci papierosy zabierze. Jak on to usłyszał, mówi tak: tylko nie papierosy, tylko nie papierosy. Wiecie, my nieraz potrafimy tak się okłamywać, że jesteśmy przekonani, że nie jesteśmy w stanie, chociaż tak naprawdę jesteśmy. Dlaczego to robimy? No bo po prostu to lubimy. No to nas, mówimy, uspokaja. To jakoś tak inaczej jest. Ja wam nie opowiedziałem tej historii, że kiedy byłem w kościele,
Ja potrafiłem przyjść pijąc, paląc. I ktoś z młodych ludzi, byłem wtedy młodym chłopakiem, poczuł ode mnie, że dopiero przed kościołem wypaliłem papierosa i mówi tak: Marek, pomodlimy się o ciebie i Pan cię uwolni. Mówi: dobra, módlcie się. Nałożyli na mnie ręce, modlili się. Moc Boża tak stąpiła, że od tego dnia do dzisiaj nie zapaliłem papierosa, a paliłem od 7 roku życia. Posłuchajcie. Piłem dalej i najbardziej się dziwiłem, że piję i nie muszę palić. Bo to było prędzej niemożliwe, bo się tutaj podobni w jakim jesteśmy, to pamiętamy ten czas, że liście się brało, kruszyło w gazetę, bo no jak pić? Dobra, już nie wyciągajmy tych wszystkich asortymentów. Pan Jezus dzisiaj czeka i pragnie, żebyś miał takie wolne, otwarte serce. Pewnego dnia Pan Jezus zawołał i chce zrobić to w tej chwili. Powiedział tak: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie. I On zrobił wezwanie do pewnej konkretnej grupy ludzi, nie do wszystkich. On powiedział: jeśli kto pragnie, czyli wy pragnący, nie ciekawscy, nie tacy, wiecie, a ja i tak nie wierzę, no ale pójdę, no, wiecie, jeśli kto pragnie, jeżeli masz w sercu pragnienie, Bóg dzisiaj chce to pragnienie twoje zaspokoić. Jesteście kochani, chciałbym, żebyście podeszli do przodu, wzięli instrument i ty harmonikę, ja kocham harmonikę. Mam człowieka w naszym kościele w Legnicy, jest chłopak, on koncerty też robi różne, on gra na harmonijce, gra, nawet ma tutaj, wow, bardzo mi się podoba dźwięk harmonijki. Moi kochani, chciałbym zakończyć tę część przedpołudniową wezwaniem. Pragnę ja i moi przyjaciele w służbie, którzy są, chcemy nałożyć ręce i modlić się o was. Pan Jezus powiedział tak: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, ten będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą. I na końcu czytamy: na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. I teraz już jako terapeuta. Światowa Organizacja Zdrowia już wiele, wiele lat temu uznała, że alkoholizm jest chorobą. Chorobą chroniczną, chorobą nieuleczalną. Nie można tej choroby wyleczyć w pełni, można zaleczyć. Można zatrzymać tę chorobę i z tak zatrzymaną człowiek musi żyć już do końca życia, dlatego alkoholik pozostaje alkoholikiem do końca życia i na spotkaniach anonimowych alkoholików nieraz się dziwi, mówi, jak to można powiedzieć, Marek alkoholik, 10 lat abstynencji. Prawda? Ale no to jak alkoholik, 10 lat? Tak, dlatego że to jest choroba, która pozostaje. Ale Słowo Boże mówi: kogo Syn Boży wyswobodzi, ten jest prawdziwie wolny. Mówi: na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Nie nauczą się żyć z tą chorobą, tylko wyzdrowieją. Zobaczcie, jak często w sytuacjach, w których czujemy się bezradni, tak zwanych bez wyjścia, nie szukamy rozwiązania, bo mówimy: nie ma rozwiązania, musimy nauczyć się z tym żyć. Nie próbowano tak uczyć. Marek, niestety, zaszedłeś za daleko. Musisz nauczyć się z tym żyć. A ja nie chciałem z tym żyć. Ja nie chciałem żyć z rozpadającym się małżeństwem. Nie chciałem żyć bez miłości do żony, bez miłości jej do mnie. Nie chciałem dalej tak żyć. Może na późniejszy czas opowiem troszeczkę o naszym małżeństwie. Moja babcia mówiła, że nikt nie dawał szansy w rodzinie, że ono będzie trwało dłużej niż 6 miesięcy. Niedawno 42 lata minęło od dnia naszego ślubu.
I nie tylko my mamy się dobrze, ale całą rodziną służymy Panu Bogu. Niektórzy z was naszego starszego syna poznaliście, bo głosił to Ewangelię. A nasz młodszy syn, przedwczoraj byliśmy w Bielawie i on głosił Boże Słowo. A nasza córka w jednym z kościołów prowadzi grupę uwielbienia. Mamy 6 wnuków. Musisz nauczyć się żyć, że twoje małżeństwo się rozpada. A ja chciałem inaczej, tylko nie byłem w stanie tego zrobić. Ale przyszedł Jezus Chrystus. Jezus to nie jest religia. Jezus to nie jest tylko chodzenie do kościoła. Jezus to nie jest wykonywanie jakichś religijnych czynności. Jezus to nie jest tylko moralność i etyka, że coś robisz, czegoś nie robisz, nie zabijam, nie kradnę. Jezus jest to osoba, która chce z tobą się dzisiaj spotkać. Pytanie, czy ty chcesz się spotkać z Jezusem? Proszę, powstańcie. Halleluja. Teraz, moi kochani, chciałbym, jeżeli możemy instrumenty troszeczkę ściszyć, będę bardzo wdzięczny. Chciałbym zaprosić Ciebie do modlitwy. Jeżeli zostałeś zachęcony, zainspirowany, jeżeli w Twoim sercu jest pragnienie, jesteś gotów powiedzieć tak, tak, chcę poznać Jezusa, jak Ty poznałeś. Tak, własnymi siłami i możliwościami nie jestem w stanie wyjść z problemu, w którym się znajduję. Ten trąd jest większy niż moje zdolności, aby samemu je rozwiązać. Jeżeli jesteś gotowy, tak jak ten człowiek, powiedzieć tak, Jezu, jeśli chcesz, możesz dać mi wolność. To wierz mi, Jezus jest cały czas zdjęty litością. Współczujący. On nie ma dla Ciebie innej odpowiedzi, jak tak chcę. I teraz, kiedy On patrzy na Ciebie, to nie myśl, że On zapomniał o złych rzeczach, które popełniałeś w swoim życiu, a tylko widzi te dobre i mówi, wiesz, ja o tych złych zapomniałem, ja tylko widzę Ciebie jako dobrego chłopaka. Nie, On Ciebie kocha jako zgubionego grzesznika, jako tego, który idzie prosto do piekła. I On mówi, przyjdź do mnie, chcę zdjąć z Ciebie ten ciężar. Tylko, czy Ty tego pragniesz? Czy pragniesz, aby On teraz wziął i zdjął ten ciężar z Ciebie, aby dał się poznać Tobie. Mam pytanie. Kto z Was pragnie, aby Pan Jezus teraz zaingerował w Twoje życie, wszedł do Twojego serca? Czy potrzebujesz i pragniesz doświadczenia Jego obecności? Jeżeli tak, to pokiwaj do mnie, że tak, jest wiele. Posłuchajcie, będziemy się modlić. Chodźcie tutaj do przodu, wy, którzy pokiwaliście mi. Dużo osób jest. Proszę, przyjdźcie tutaj do przodu. Nie czujcie się zakłopotani. Może ktoś im pomóc, jakiś lider. Jeżeli jesteś z liderem, niech lider twój razem z tobą przyjdzie. Chodźcie, chodźcie. Wasze życie jest cenniejsze niż opinia innych ludzi. Ludzie nieraz mają tyle do powiedzenia na nasz temat. Wiecie, kiedy oddałem swoje życie Jezusowi, zacząłem prowadzić wolne życie i nieraz wracałem na podwórko tam, gdzie się wychowywałem.
i spotykałem moich kumpli. Oni patrzyli na mnie i mówili tak: Marek, jak to się stało? Przecież to jest niemożliwe, ty byłeś najgorszy z nas. I wtedy mówię im o Jezusie. Oni mówią: ale daj spokój, religia. Ja nie mówię o religii. Ja mówię o osobie Jezusa Chrystusa, która tutaj jest razem z nami. Chcemy teraz modlić się o was. Chcemy nakładać na was ręce i wyznawać potężną moc Jezusa Chrystusa. Chcemy poprowadzić was w modlitwie, w której będziecie mogli wyznać grzechy, mogli wyznać i przyjąć go do swojego serca i wyznać go swoim Panem. Ja będę modlił się o szczególne objawienie, o to, abyś mógł nie tylko ty coś zrobić, ale aby twoje duchowe oczy zostały otwarte, byś mógł dostrzec Jego obecność w swoim życiu. Moi kochani, ja teraz potrzebuję też liderów, czyli ludzi napełnionych Duchem Świętym, którzy tu są, tacy jak Oliwier, tacy jak moja droga siostra, która przyjechała ze mną. Chodźcie do przodu, chodźcie do przodu. Wy, którzy jesteście liderami, przyjdźcie tutaj do przodu i stańcie tu z przodu. Chodźcie tutaj do mnie. Chodźcie tutaj do mnie. Liderzy, bardzo proszę. Liderzy, przyjdźcie do mnie. Czy wy, którzy liderzy, którzy jesteście częścią Nowej Nadziei w Ustroniu, czy jesteście liderami i przywieźliście osoby, które są tutaj razem z nami? Proszę, przyjdźcie tutaj do przodu. Przyjdźcie tutaj do przodu, przyjdźcie tutaj, stańcie. Przyjdźcie tutaj, stańcie. Zanim będziemy podchodzić i modlić się, o, świetnie, bo są też kobiety. Chciałbym, żebyście wy, siostry, szczególnie modliły się z kobietami. Świetnie. Chciałbym, żebyście w tej chwili wyciągnęli swoje ręce w ten sposób. Wy teraz. Chciałbym przez chwilę podchodzić, nakładać ręce. I niech to będzie taki czas udzielenia namaszczenia, a później będziemy podchodzić i nakładać ręce na tych, którym będziemy usługiwać. Możemy zawsze stanąć, chwilę porozmawiać, spytać się, co jest powodem wyjścia. Jeżeli jest pragnienie przyjęcia Jezusa Chrystusa. Przedwczoraj, kiedy z moim młodszym synem byłem w Bielawie, 6 osób oddało życie Jezusowi Chrystusowi. Każdą z nich w modlitwie przyprowadziliśmy do Jego obecności. To było naprawdę fantastyczne. Wyobraź sobie takie zwykłe w tygodniu nabożeństwo. Jezu, dziękuję Ci.